Proszę Państwa, procesja życzliwych ludzi, czyli że dzisiaj znowuż nie ma wiadomości dnia. Przed kilkoma dniami w kościele wspominaliśmy świętego Andrzeja Bobola. To patron Twojego imienia. W tym dniu pamiętaliśmy o Tobie, pasterzu naszej owczarni, i składaliśmy modlitewne życzenia. Składaliśmy. Dziś, kiedy jesteś pośród nas, jest okazja do tego, aby to, co wtedy czuło serce, wyrazić słowami. Święty Andrzej Bobola, pomimo tego, że był bardzo niecierpliwy, wierzył, że pokora i prostota są bramą do nieba. Na pytanie, tyś jest ksiądz, mówił, moja wiara prowadzi do zbawienia. Ekscelencjo, przez te wszystkie lata swojej posługi ty dobrze wiesz, że kroczyć drogą Chrystusa to znaczy iść odważnie Jego śladami. Głosić Jego naukę to mówić pięknie, ale prostymi słowami. Jesteś jednym z tych, do których Pan Bóg mówi: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To dla was drogą, prawdą i życiem się stałem. Dziś dziękujemy za to, że tak odważnie kroczysz Jego śladami, że słuchasz Jego nakazów i że wiernie trwasz ze swoimi owcami. Księże arcybiskupie, dzień imienin to zawsze dzień radosny. W tym dniu na pewno słyszałeś słowa uznania i widziałeś gesty ludzkiej życzliwości. My dziś, korzystając z Twojej wśród nas obecności, pragniemy Cię życzyć jeszcze większej wiary, nadziei, miłości. Wiara niech będzie tym, co Twe serce do granic wypełni. Nadzieja tym, co każde Twe życzenie spełni. Miłość niech będzie tym, z czym nieustannie będziesz wychodził do ludzi, bo sam dobrze wiesz, że bycie pasterzem tak dużej owczarni wciąż do czynu budzi. I my dziś właśnie w tym duchu wiary, nadziei, miłości pragniemy Ci życzyć tak po ludzku długich lat życia oraz wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za te słowa, a szczególnie za przywołanie postaci świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, wielkiego czciciela Matki Bożej i współautora królewskich maryjnych ślubów Jana Kazimierza. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy Polskę niosą w sercu. Wszystkim Wam, kochani, chcę gorąco dziękować za tę jedność serc i za modlitwę serc przy sercu Matki, w tajemnicy jej macierzyństwa. W sposób szczególny razem z księżmi biskupami, którym dziękuję za tę jedność w modlitwie, zwracamy się też do księdza prałata, kustosza tego sanktuarium, dziękując za miłość do tej świątyni, za nieustanną miłość do Matki Najświętszej i za mądre badanie śladów dziejów i przywoływanie ich dzisiaj, aby żyły i owocowały także w pokoleniach następnych. Także dziękuję za to przywołanie śladów, jakie świętą Jadwigę Królową łączą także z tą ziemią, nie tylko poprzez więzi genealogiczne, bo przecież z rodu książąt kujawskich, który był z książętami pomorskimi z Koligacony, ona się wywodzi, ale także za tę troskę jej polityczną i królewską o jedność Polski z tymi ziemiami. A ten dzwon niech to potwierdza na długie pokolenia. Kochani, niech serca wasze pozostaną wpatrzone w Maryję. Można będzie już prywatnie tutaj podejść bliżej do obrazu, uczcić ją, poprosić, podziękować. Wszystkich, którzy w Szewiatowie już byli kiedykolwiek, a dzisiaj są z nami złączeni przez transmisję radiową, pozdrawiając, zapraszamy znowu do Szewiatowa, tutaj nad polski Bałtyk, na Pomorze, nikt nie wie do końca, zachodnie, środkowe, na nasze Pomorze, nad polski Bałtyk, aby się też tutaj modlić w sprawach rodziny i o sprawy życia, i za ojczyznę, i za Europę. Stąd, z tej ziemi, Europę widać bardziej wyraziście i czuć mocniej i głębiej. Błogosławię teraz wszystkim wam, którzy tu pielgrzymujecie, na te wasze modlitwy, na intencje, na tę opiekę Najświętszej Maryi Panny, ale stąd też
Błogosławieństwo kierujemy do całej naszej ojczyzny, do całego polskiego domu i do wszystkich polskich serc po świecie rozsianych. Niech Bóg będzie waszą mocą. Księże biskupie Krzysztofie, księże biskupie Henryku, dziękując za jedność modlitwy, proszę, błogosławcie razem ze mną. Pan z wami i z duchem twoim, niech imię pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie dadzą cię. Państwo, jesteśmy w Polsce, a nie ma co tu kłamać, bo nie wiesz. Dziś, czyli w sobotę 21 maja 2016 roku, Radio Maryja gości w sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Przedziatowie. Także widzicie Państwo, Radio Tok FM Eurokołcika Bardi Baby Langstrom Extra mówi, żeby troszeczkę wrócić do tego swojego kościoła, to znaczy Warszawa ma gdzie tutaj wrócić. 20-lecie ustanowienia sanktuarium, nie ma co oszukiwać, mamy zebrać, obrazu. Nie ma co pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolitan Andrzeja, a Biblię do śmietnika wyrzucać. No wszyscy zgromadzeni tutaj w sanktuarium, jak również przed radiobiornikami, tak. Wyrażaliśmy dziękczynienie za otrzymane łaski, przepraszaliśmy za niewierności i poleciliśmy nasze rodziny oraz ojczyzne opiece macierzyńskiej, macierzyństwo, Matki kult kobiety, Matka Najświętsza. Ksiądz arcybiskup nadał dzwonowi z 1399 roku imię królowej świętej Jadwigi oraz poświęcił nowy witraż przedstawiający Chrystusa pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem. Warszawa jest osaczona przez cztery punkty, cztery miasta, cztery nazwy, cztery imiona. Elka Wiercielka, Elka Wiercielka, Singerella, proszę Państwa, Wiesiolandia, te cztery. Wiesiolandia od północy, od strony Morza Bałtyckiego, Elka Wiercielka od strony Anglo-Ameryki, Białystok, tutaj na Mazowsze, Elka Wiercielka od strony Poznania, a Singerella od południa i teraz już Singera już wszystko przed nami, teraz festiwal Singera przed nami, czyli Warszawa, no Polska jest zaszachowana przez cztery. Także wrócić do kościoła troszeczkę, wrócić, nie kłamać, nie żebrać, nie udawać, nie podszywać się, proszę Państwa, pod Anglików, bo, proszę Państwa, Anglików nikt nie podrobi. Jeżeli tutaj w Warszawie, w Polsce, a Biblia ląduje w śmietniku, Ewangelia ląduje w śmietniku, no to jakich Ewangelików? Kto tu podrobi? Nie podrobi. To są oszustwa. Nie oszukiwać, nie kłamać, nie żebrać, wrócić do siebie na mszę. Jest nami,
skrowa się przewróciła, proszę Państwa, ze śmiechu. A skrowa się przewróciła ze śmiechu, bo skrowa, proszę Państwa, wcale jest nieżywa. Nie chce makaronu jeść. A my pozdrawiamy już ze studia Radia Maryja w Toruniu. Również dziękujemy za wspólną modlitwę i zachęcamy do bycia razem z nami. 13:23, czas na wiadomości. Porozumienie organizacji kombatanckich i patriotycznych od dawna walczyło, by ustawa o zakazie propagowania komunizmu została przyjęta. Teraz to się dokonuje, powiedział rzecznik organizacji Jerzy Bukowski. Odniósł się on w ten sposób do podpisanej wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Jerzy Bukowski przypomniał, że ustrój w Polsce zmienił się ponad 25 lat temu, jednak w dalszym ciągu mamy wiele obiektów związanych z sowieckim okupantem. Ustawa jest bardzo dobra z punktu widzenia legislacyjnego, aczkolwiek jeszcze niektóre środowiska domagały się, aby również objęła ona właśnie te pomniki, inne znaki pamięci. One powinny zostać usunięte przez władze samorządowe niejako siłą rozpędu, bo skoro już widać, że państwu bardzo zależy na tym, aby pozbyć się tych reliktów komunizmu, to również i nie tylko w kategorii zmiany nazw ulic, placów, etc., ale również wszelkich znaków, które przypominają nam ludobójczą ideologię komunizmu. Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nie mogą upamiętniać maja 2016 burza będzie. Wspominamy Państwu, opowiadamy, opowiadamy stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej no, historię parku Skaryszewskiego, bardzo starego, bardzo stara Praga Południe, parku Skaryszewskiego, który jest na Pradze Południe tu w Warszawie, przy Zielenieckiej, Wisła, Most Poniatowski, rejestracja warszawskie samochody. Proszę Państwa, że ten pomnik był oblany, wielokrotnie oblewany farbą, że nawet no, kamery są dwie zainstalowane, ale to ze względu na przyzwoitość nawet. Nie wypada, proszę Państwa, nie wypada niszczyć pomników. Niech będzie symbolem czegoś złego, ale nie wypada niszczyć, bo to jest też kultura. Też kultura, to, że Żydzi na przykład teraz Polskę rozkradli na miliardy, że w dalszym ciągu coś chcą kontynuować. No nie można na to pozwolić, to więc dlatego są zapraszani ludzie na mszę, uduchowić się, Boga, chociaż odrobinę Boga. Nie to, że więcej Boga, bo tego Boga tu wcale nie ma. Państwo zobaczą, ile ludzi do więzienia poszło, ile umarło. Janek Witek umarł na zawał serca, bo miał zaległości, że jakiś Żyd Lichfen podatki nałożył, procenty na niego, że Janek Witek był zaszachowany. No niestety, nie było wyjścia i ciągle, ja go już od 10 lat jesteśmy razem i po prostu on mówi, że chce uciec do Anglii, do Francji, do Ameryki, do Australii, gdziekolwiek, do Niemiec. Chce uciec. Ale no niestety zaległości wyszły za nim. No nie było jak. Straszne problemy. Ludzie umierają, giną na zawał serca, a ktoś tego serca nie ma, bo ściąga na lichwę. Tutaj też, jak Janek Witek umarł, gazownia zaczęła się wykazywać. Jakiś Żyd zaczął pobierać 3 razy większe opłaty, bo to, że jak Janek Witek Maciej umarł, to, że ktoś tu bezprawnie niby gaz pobiera, to jeszcze był na kontrakt Janka Macieja Witka. Także proszę Państwa, przez 20 lat Radio Tok FM Eurokunsztadt Baby Langström Extra będzie opowiadało, jak spółka gazownictwa, jak kręci po żydowsku, jak chce z ludzi jeszcze ostatnie soki wyciągnąć, nie licząc się z tym, czy ktoś żywy,
czy nie? No lepiej, żeby może nie umarł, bo więcej soków można wyciągnąć. Ja Państwu zaraz podam adres, gdzie to Żyd kręcił tam na Kacprzaka. Proszę Państwa, już pewnie jego nie ma, bo teraz wspólnoty jesteś synem i gorliwie tam jako kapłan i biskup trudziłeś się w posłudze parafialnej, w seminarium duchownym i w kurii biskupiej, ujawniając wyjątkowe dary serca i umysłu, a nade wszystko doświadczenie w administrowaniu. Okazuje się godny i wydaje się odpowiedny do objęcia tego urzędu. W homilii ksiądz arcybiskup Adam zapewnił, że chce kontynuować oddział pracę swoich poprzedników. Kacprzaka 25, oddział w Warszawie, równoległa 4A, spółka gazownictwa SP Kacprzaka. Proszę Państwa, list ostatni od nich przyszedł, to nawet nie polecony, bo oni nie mają widocznie pieniędzy na list polecony, żeby wysłać, a teraz kręcą i że odpowiedni na odwołanie rozpatrzone przez komisję, że oni mają komisję, proszę Państwa, do spraw nielegalnego poboru gazu działającą w Polsce. Ja mówię, żeby tak zrobić im sprawę sądową, bo u nas jak działa Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, to przecież akurat mikrofon był włączony. Kamery Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, kamery były włączone. I teraz jak oni walą do drzwi, to niby inteligentnie, potem mówią przez drzwi, nie, my chcemy wymienić licznik, czyli kłamstwo, czyli nieprawda. Jak po żydowsku, czyli jak odwrotnie zachowują się kłamliwie, podstępnie pracownicy gazowni w odpowiedzi na odwołanie rozpatrzone przez komisję do spraw nielegalnych, żeby komisja dali już odpowiedź wcześniej listem niepoleconym, a teraz poleconym, a ten list niepolecony mówi, że w ciągu 7 dni trzeba zapłacić tę kwotę, żeby to się wyrównało. Ja mówię, ciekawe, jak oni będą 7 dni liczyć, jeżeli przyszedł list, proszę Państwa, zwykły, czyli niepolecony. W odpowiedzi na odwołanie rozpatrzone przez komisję do nielegalnego poboru gazu działającą w polskiej spółce gazownictwa SPZO. W Warszawie uprzejmie informujemy, że w oparciu o zgromadzone dokumenty nie mamy podstaw do zmiany stanowiska w sprawie naliczonej opłaty sankcyjnej z tytułu nielegalnego pobierania paliwa gazowego bez zawartej umowy. To przecież jak myśmy tutaj mieszkali z Jankiem Maciejem Witkiem, to było wszystko na niego. A oni mówią, że proszę bardzo, że można umowę nową zawrzeć. No to umowy nowej nikt nie zawierał. Stała jeszcze, stara żyła była, a oni przyszli i okłamali, że będą licznik wymieniali. Wzięli licznika nowego, nie zainstalowali. Ja się tylko patrzyłam na złodziejskie ręce pracowników takiego Żyda, kierownika, co po drodze mu było do piekła wstąpił. Tak. Także proszę Państwa, jednak jest ten program Obudź się Polsko Matko. Tutaj spotykam bardzo wiele osób, od wczoraj już tutaj biegają, udają. Ja mówię, no pod Bałtykiem w Polsce, a ty to dużo nie oszukasz. Proszę iść na mszę. Janek Witek tu już na mszę nie pójdzie, bo nie żyje, ale nawet jak jeszcze wtedy żył, to jak go pobili z pazerności, z chciwości Żyda jakiegoś, który też przecież ich dręczył, męczył, bo kłamał, bo nabierał, bo na lichwę, bo na procent. No to pobili go pod kościołem tutaj na Saskiej Gębie, na parafii. Także czy to oni wstydu nie mają? I dlatego Szydło wyszło z wora i Szydło mówi, wstydzić się powinniście, a tam w Unii Europejskiej uśmiechacie się, bo tutaj nie jest nawet Anglia. Anglia w ogóle chce wyjść z Unii Europejskiej, no ale Anglia nie jest pod Morzem Bałtyckim, a tutaj Polska jest zaszachowana pod Morzem Bałtyckim. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne, nielegalne pobieranie paliwa gazowego, to m.in. pobieranie paliwa bez zawartej umowy, co miało miejsce w tym wypadku, bowiem z chwilą śmierci pana Macieja Janka Witka wygasła umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego, a mimo to korzystaliście z poboru gazu, o czym świadczą zapisy. No to zapisy były, ale za to było wszystko
opłacone. Także widzicie Państwo, jak wygląda działalność Żyda, który kłamie, który oszukuje i który żebrze. Żebrze, bo listy niektóre nie są polecone. Także taka jest sytuacja, że Żyd Polskę okradł na miliardy i teraz no będą dochodzić, nie wiem czy dojdą, no Macierewicz jest po prostu w pełni sił witalnych, żeby ścigać, żeby dochodzić, z niego się śmieją, ale specjalnie to robią. 13.32, drodzy Państwo, nie milkną echa dyskusji, która miała miejsce w dniu wczorajszym w naszym parlamencie, choć ta nazwa w kontekście tej dyskusji może nie jest najwłaściwsza. Dyskusji o suwerenności, o Trybunale Konstytucyjnym, o prawach i wartościach. Dyskusji, którą ci, którzy chcieli, słyszeli. W jaki sposób patrzeć na te sprawy, w jaki sposób rozmawiać ze sobą o tak ważnych sprawach, jakimi są choćby suwerenność, kwestia demokracji i tych pochodnych tematów. Chciałem zapytać i przywitać jednocześnie na antenie Radia Maryja panią poseł profesor Krystynę Pawłowicz. Szczęść Boże. Pani poseł, jak pani wczoraj przeżywała te wydarzenia w Sejmie? No muszę powiedzieć, że z największą przykrością, nawet nie spodziewałam się, że w polskim Sejmie nad uchwałą Sejmu dotyczącą obrony polskiej suwerenności i praw obywateli na 460 posłów tylko 263 głosowało za suwerennością. To był dla mnie największy szok. Głosowało tylko Prawo i Sprawiedliwość i partia pana Kukiza, która wprowadziła tutaj pewne poprawki. Natomiast pozostała część, czyli ta opozycja PSL, partia chłopska, w końcu pamiętajmy to. Partia udaje, że to jest partia, to nie żadna partia chłopska, tylko to jest partia tych rolniczych czy PSL-owskich dygnitarzy, którzy pod tym hasłem działają przeciwko Polsce, a tym samym przeciwko rolnikom. Więc tutaj muszę powiedzieć, że na naszych oczach odgrywany jest pewien scenariusz unijny, który prowadzony jest, czy wykonywany wspólnie z polską opozycją, polegający na tym, tak jak mówiła pani premier, opozycja w Polsce nie może pogodzić się z tym, że przegrała wybory, nie przyjmuje tego do wiadomości, robi wszystko, żeby wywrócić ten rząd do góry, żeby chcieli to robić na ulicach, żeby zmobilizować ludzi, żeby zamieszkami wywrócić ten rząd. To się nie udało. Ludzie bardziej cenią sobie wsparcie i pomoc, którą wreszcie otrzymują od pierwszego rządu. Więc ponieważ to się nie udaje, to mobilizują bez ustanku przede wszystkim Unię Europejską, organy Unii Europejskiej, które żeby wdrożyły i Unia Europejska wdrożyła to na początku tego roku, tak zwaną procedurę kontroli praworządności w Polsce. I niezależnie od tego, co się w Polsce dzieje, że pani premier była w Parlamencie Europejskim, referowała, opowiadała, jak wygląda stan prawny, niezależnie od tego, że przedstawia Prawo i Sprawiedliwość projekty i postulaty rozwiązania konfliktu, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość idzie na bardzo dalekie idące ustępstwa. Dzisiaj to Krystyna Pawłowicz tutaj przedstawia, także w latającym radiu, proszę słuchać, KKFM Eurokoncita, Barbie Baby, Langström, ekstra. Przyjmuje do wiadomości argumenty pani premier, mówi tak, dobrze, rzeczywiście są postęp i na drugi dzień, tak jak to zrobił właśnie we środę, no powiedział, że Unia Europejska jest niezadowolona i wyznaczył Polsce termin najbezczelniej w świecie do poniedziałku dla rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego. No każdy przecież widzi, że to nie są problemy, które można rozwiązać z dnia na dzień. Po drugie, opozycja polska nawet nie ma zamiaru, czyli ta targowica PO, PSL i ci po neopalikocie spadkobiercy, że tego problemu oni nie chcą rozwiązać, dlatego że jedynym paliwem, który utrzymuje w mobilizacji ludzi, ich wyborcy, którzy nie pogodzili się z tym, że wybory przegrali, jest podgrzewanie, udawanie, kłamanie na temat Trybunału Konstytucyjnego. I parlament, i organy unijne, i Parlament Europejski, i Komisja idą ręka w rękę z polską opozycją. Spadkobiercy, dlatego, proszę uważać na to słowo. Środowiska spadkobiercy, bo tutaj
kolei też o 6 stycznia spółdzielnia Sław mówi o spadkobiercach, a to jest jedna osoba, ja. I oni to chcieli ominąć. Kłamią, kłamią. Proszę nie kłamać, nie żebrać, tylko więcej chodzić na mszę. I bardzo dobrze robi Radio Maryja. Nie biegać za chciwością, pazernością, nie żebrać, nie kłamać, więcej chodzić na mszę. Więc bardzo dobrze robi baba. Więcej chodzić na mszę. Wchodząc w etap badania kontroli praworządności w Polsce, po pierwsze skrytykowała nas i drugi etap jest teraz, że po tej krytyce i uzyskiwaniu od nas informacji oni uznają jutro wbrew faktom, że nie ma żadnego postępu i będą wydane Polsce zalecenia. Zalecenia, czyli żądania, krótko mówiąc. A żądanie Komisji Europejskiej i organów unijnych jest dokładnie takie samo jak żądanie opozycji, która oczekuje od rządu polskiego złamania konstytucji, to znaczy zaprzysiężenia trzech osób, które nie zostały poprawnie i ze złamaniem konstytucji były wybrane i ogłoszenia stanowiska sędziów, którzy nie wydali wyroku, dlatego że odrzucili stosowanie polskiej konstytucji. No więc tutaj Sejm, i to jest ustawa, uchwała sejmowa, która ma wspierać rząd i takie jest nawet ostatnie końcowe sformułowanie tej uchwały i uchwała ta mówi na końcu. Sejm Rzeczpospolitej wzywa rząd do przeciwstawienia się wszelkim działaniom przeciwko suwerenności państwa oraz stwierdza, że obowiązkiem rządu jest obrona interesu narodowego i ładu konstytucyjnego w Rzeczpospolitej. My tutaj po to Sejm przyjął uchwałę. Niestety, tak jak powiedziałam, tylko 263 posłów chce bronić suwerenności Polski przed ingerencjami unijnymi zarówno w sprawie Trybunału, jak również w sprawie tych imigrantów. I my przyjęliśmy tę uchwałę, żeby wesprzeć, żeby pokazać wobec Unii Europejskiej, że rząd polski może liczyć, to nie jest rząd mniejszościowy, może liczyć na poparcie Polaków, że my ten rząd wspieramy. Więc tutaj batalia, jak wszyscy widzieliśmy, była no naprawdę z naruszeniem wszelkich kanonów parlamentaryzmu. Dopuszczono się obelg i zniewag bezpośrednio pod adresem pani premier i jej ministrów. Dopuszczano się ekscesów, które ja osobiście złożę wniosek do Komisji Etyki o ukaranie pani Pomaski, która dokument Sejmu, projekt uchwały dotyczący suwerenności, obrony suwerenności państwa polskiego drze demonstracyjnie i mówi, że krótko mówiąc, że ma to w nosie i im jest absolutnie nie po drodze z suwerennością Polski. To ojciec się pytał, co było dla mnie szokiem. No to było szokiem. No to po prostu nie ma, oni już po prostu nie mogą mówić, że oni bronią, że im zależy na Polsce i im zależy na jakimś państwie prawnym. Oni odrzucają werdykt demokratyczny i zależy im najzwyczajniej na powrocie do władzy, której oni nie potrafią odlać i nie potrafią zwrócić. Ja myślę, że kolejnym takim też nieprzyjemną rzeczą, którą sobie mogłam uświadomić, było to, że zupełnie inaczej opozycja rozumie pojęcie suwerenności Polski. My rozumiemy suwerenność Polski jako niezależność, odrębność kulturową, tradycji, jako suwerenność i możliwość decydowania o sobie samym przez suwerena, przez polski naród. O tyle opozycja rozumie suwerenność jako wtopienie się w Unię Europejską. Oni posługują się, opowiadają ciągle, Polska, my jesteśmy w Unii, my jesteśmy Europejczykami. Natomiast słusznie powiedziała pani premier, najpierw jesteśmy Polakami. Jesteśmy jednocześnie, bo leżymy w Europie, jesteśmy w organizacji Europejczykami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami. Tego oni nie rozumieją i nasze żądanie suwerennego, równego traktowania w Unii Europejskiej interpretują na ulicach i wobec mediów zachodnich, jako chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To jest żywe kłamstwo. Oczekiwanie suwerennego, równego traktowania, tak jak innych państw europejskich, nie oznacza wyprowadzenia. Ale to daje kolejny jakby do myślenia powód, bo pokazuje, że platforma poprzednia, poprzedni układ musiał być traktowany w sposób niesuwerenny. To znaczy, że oni godzili się przez 8 lat na lekceważenie naszej suwerenności i dopiero wtedy, kiedy my rzeczywiście, Polacy, większość wyborców, pokazuje, że jest dla nas ważna rzecz, odrębność, nasza tożsamość narodowa, kulturowa, natychmiast wywołało to oni nieprawdopodobne ataki, przede wszystkim niemieckie, ewolucyjnie stoją, bo już nie zależy im na państwie, na religii to wcześniej już dawno, że nie.
mieli tutaj możliwości, ale żeby pieniądze wysysać, pieniądze brać, na tym im zależy. To też pokazało nam, że właśnie w taki sposób Polska była traktowana. Głos, no po co im Polska? No to po co oni do Sejmu? A no właśnie, pieniądze. To był to smutny dzień, ludzi, dlatego że wszyscy, jak powiedziałam, maski opadły. Tak jak w internecie, internet nie zna czasu, internet nie zna Boga. No to więc, kto tam będzie się za kim stawiał? I tak samo tutaj. Oni są już na wyższym etapie żydostwa. To nie tak. Nie wiara Boga, przecież oni 2000 lat temu Jezusa zabili, na którego czekali, a w ogóle to ich naród nie istnieje. No to więc oni wszędzie się rozpieszli po całym świecie, jak wszy po psie. To też jest pomysł Litki von Lipska-Góra. Proszę Państwa, jak wszy po psie. I tam Janek Witek dodaje, mówi, że gdzie się nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny, a potem ich nie ma. Na Unię Europejską, jak oni odczytali, chociaż to nie był atak, tylko to było stwierdzenie, że Polska żąda równego traktowania i uszanowania suwerenności państwa polskiego. Więc muszę powiedzieć, że było to przykre. Ja osobiście twierdzę, że oni nie, ponieważ złamali wszyscy swoje ślubowanie poselskie. Uważam, że ich wyborcy powinni się zastanowić i powinni ich rozliczyć. Jest niemożliwością, ja wprost nie wierzę, że wyborcy, nawet tych posłów z PO, że oni również są przeciw suwerenności państwa polskiego. W to nie wierzę i mam nadzieję, że to będzie cywilna śmierć tych posłów. Pani profesor, nawet taki szczegół uczymy dzieci w szkołach, by zdejmowały czapkę, by nie chodziły w tych czapkach nawet z daszkiem, ponieważ jest krzyż, ponieważ jest godło, a tutaj przedstawicielka polskiego, polskiej demokracji, tak możemy powiedzieć. Drze dokument, na którym jest też ten orzeł w koronie, nasze godło narodowe. Polskie, prawda? Godło, to tak jakbyśmy demonstracyjnie podarli obrazek święty z krzyżem i tak dalej. To jest taki manifest nienawiści do Polski, nienawiści do demokracji, dlatego że oni przegrali w wyborach demokratycznych. Przecież nikt im siłą władzy nie zabrał. Polacy tak zdecydowali. To znaczy, że ona przedziera każdego Polaka, który głosował na Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, że ona przedziera większość Polaków. To znaczy, że oni mają zadatki faszystowskie. No nie bójmy się używać tego słowa, ponieważ to właśnie faszyści, to są właściwie wszystkie te popłuczyny, to ojciec ksiądz profesor Oko i ksiądz profesor Guzowski, bardzo o tym często piszą, ksiądz profesor Bartnik, o tym właśnie dzisiaj mówimy faszystowskie, ale to są właśnie te skrajnie lewackie, antydemokratyczne, antychrześcijańskie wszystkie nurty, które nienawidzą większości, nienawidzą prawdy, nienawidzą prawa, nienawidzą Pana Boga i nie potrafią pogodzić się z żadną wolą, już nie mówię o woli Pana Boga, ale również większości obywateli, swoich współobywateli. Więc my musimy się bardzo przed tym bronić i ja używam już do działań, które skierowane są właśnie przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Polsce, przeciwko prawu i demokracji, używam swobodnie określenia, że są to działania faszystowskie. Nie bójmy się, to nie jest zastrzeżone tylko dla nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. To są właśnie takie nurty lewackie, które dzisiaj opisywane, one niestety rządzą w Europie i nie bójmy się tego nazywać. O nas, o naszych działaniach, o działaniach pani premier i pana profesora Kaczyńskiego, pan były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Zoll, czy reżyser Wajda, oni mówią o nas, że my jesteśmy faszystami. No więc ja odwracam to i ja o nich mówię, że to oni są faszystami, bo oni postępują z naruszeniem podstawowych zasad cywilizacji, powiedziałbym chrześcijańskiej i w ogóle cywilizacji europejskiej. Oni nie szanują ani prawa, nie szanują woli większości. Więc to niestety zagościło również do polskiego Sejmu i w najjaskrawszy sposób, jaki można było, widać to było w Sejmie teraz w piątek. Ja myślę, że ten Sejm już nigdy nie będzie taki sam. Dlatego, że takie demonstracyjne oświadczenie nienawidzę suwerenności Polski i posunięte w emocji aż do darcia dokumentu Parlamentu Polskiego, na którym jest orzeł, bo to jest druk sejmowy, który zawiera treść dotyczący obrony suwerenności Polski, ten Sejm już nie będzie taki. To już jest Sejm, ja osobiście nie wiem, w jaki sposób ja będę odnosiła się do posłów opozycji,
tych, którzy właśnie przeciwko Polsce, oni zresztą wyszli z sali i tak, żeby w ogóle nie brać udziału, pokazać, że to w ogóle oni są tak przeciwni, że oni w ogóle się nie będą nawet wypowiadać na ten temat. Ja myślę, że politycznie powinni być przez swoich wyborców rozliczeni, ale ten Sejm już nie będzie taki. To już nie jest Sejm, to jest Sejm zdrajców i Sejm posłów, którzy bronią polskiej tradycji, bronią suwerenności i bronią praw obywateli przed ingerencjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przed wewnętrzną opozycją, targowicą i przed zewnętrznymi ośrodkami, które nauczone 8 lat pasożytować na Polsce też nie potrafią z tych swoich fruktów i owoców zrezygnować. Pani profesor, najlepszą też jakby odpowiedzią na te działania, które chcą pokazać, przez które opozycja chce pokazać zagrożenie demokracji, są też sondaże, które mówią, że Polacy mimo tych wszystkich głosów, które się pojawiają, popierają te linie rządu i nadal chcą, by w tym kierunku te zmiany szły. I to jest chyba najlepsza taka laurka i najlepsze potwierdzenie tego, że Polacy chcą, by w tym kierunku to wszystko poszło. Jak najbardziej. Co więcej, również część państw europejskich czuje się zagrożona działaniami organów unijnych, a przede wszystkim Niemiec, dotyczące przede wszystkim sprawy tych imigrantów, których na siłę chce się przeflancowywać do innych państw wbrew ich kulturze i potrzebom i stanowi bezpieczeństwa. Ale również pan premier Orban powiedział, co mi się też bardzo podobało, żeby Unia Europejska, organy unijne nie myślały, bo tej wojny z Polakami nie wygrają. Także nas popierają również te państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Popiera nas Wielka Brytania, ale co najważniejsze, o czym mówiła pani premier, przede wszystkim dla nas ważne jest to, że nas popierają Polacy. I wszystkie sondaże, tak jak tutaj ojciec mówił, poszybowały w górę, bo jest tam już coś koło 40% poparcia. I gdzieby z kim by nie rozmawiać, to ludzie cieszą się z tego, że pierwszy rząd, który zatroszczył się o nich, który pomyślał o ich rodzinach, czytam pierwsze sondaże gospodarcze i okazuje się, że te pieniądze już pracują na rynku, że zwiększyła się ilość sprzedaży odzieży i samochodów, nie wiem dlaczego samochodów akurat, może jakichś używanych starych po 500 zł, ale to, co jest ważne, to powoli zaczyna nakręcać przemysł. To, o czym właśnie ten mechanizm, o którym mówiła pani premier, zaczyna działać. Te pieniądze idą na rynek. Polacy się cieszą. Jest program o mieszkaniu, który również sprawi, że on tutaj podejmie działania, żeby również dla tych młodych małżeństw dostępne były mieszkania, własna siedziba, własne gniazdo. Więc Polacy tym żyją i ja myślę, że to, ponieważ to w końcu wygaśnie te krzyki, wrzaski antypolskie, bo i faktycznie Unia nie może podjąć żadnych działań przeciwko Polsce, konkretnych sankcji, dlatego że póki co traktaty wymagają tutaj jednomyślności. I oczywiście Unia zmierza do tego razem z polską targowicą, żeby niezależnie od tego, że rząd stara się przedstawia propozycje kompromisowych rozwiązań dotyczących Trybunału, to Unia Europejska z tą targowicą chcą do końca przeprowadzić procedurę artykułu 7 słynnego, żeby stwierdzić, że w Polsce mamy do czynienia z wyraźnym ryzykiem poważnego naruszenia prawa. I żebyśmy nie wiadomo jak tłumaczyli, pani premier tłumaczy, pokazuje dokumenty, będą na miejscu, kiedy są tutaj na miejscu, ci urzędnicy przyznają nam rację, a jak wyjeżdżają, to tak jak powiedział pan Waszczykowski, kłamią i mówią zupełnie co innego. I w tym kontekście powiedziała pani premier w Sejmie w piątek, że Komisja Europejska, organy unijne tracą, one tracą na wiarygodności. Polska nie traci, Polska podejmuje wszystkie działania, żeby na oczekiwania i żeby oczekiwania dotyczące załagodzenia konfliktu spełnić. Natomiast urzędnicy unijni, łącznie z tymi najwyższymi, kłamią po prostu i oni tracą na wiarygodności. Natomiast jeszcze raz powiem, nic nie mogą nam tutaj ci urzędnicy poza psuciem wizerunku międzynarodowego i w Polsce, bo to jakimś odpryskiem tutaj do tych mediów lewackich przychodzi. Oni nie mogą podjąć żadnych działań, bo do tego, żeby sankcje przeciwko jakiemuś państwu przyjąć, potrzebna jest jednomyślność państw wszystkich, nie urzędników, a państw. Natomiast już wiemy, że Węgry czy Wielka Brytania, być może inne państwa europejskie takiej zgody na to nie wyrażą, ponieważ wkrótce i one mogłyby być, a niektóre były i bywają adresatami takich nie naruszających suwerenność państw działań unijnych. Więc ja myślę, że ta Unia
takim postępowaniem, takim przystawianiem pistoletu do głowy Polski, takim upokarzaniem nas decyzjami, które w 3 dni na stryknięcie muszą być wydane, prowadzą tylko do tego, że społeczeństwa w pewnej perspektywie czasu europejscy zorientują się, już się zresztą orientują, że Unia jest instrumentem przemocy wobec narodów, przemocy wobec wolności słowa, przemocy wobec religii. I to jest na dłuższą metę skierowane tylko i wyłącznie przeciwko tej Unii. Więc to jest na bardzo krótkowzroczne działania, a ja osobiście głęboko wierzę, że Polska, która jest zaprawiona w bojach i mamy tę niepodległość odzyskaną po tylu latach zaborów, że damy sobie radę. Trzeba tylko przytrzymać ten krzyk, bo póki co prawnych instrumentów żadnych nie ma. A my jesteśmy dla Unii Europejskiej również buforem, tak jak dla nas pewnym buforem przed agresją rosyjską jest wolna Ukraina. Tak również my dla tej zachodniej Europy, dla tych bogatych, sytych właśnie, jak pani Kępa mówi, kotów, jesteśmy też pewną granicą, buforem i nie jest w ich interesie niszczenie Polski. Więc ja myślę, że to po prostu trzeba spokojnie przetrwać, prosić Pana Boga, jesteśmy tutaj cały czas w roku miłosierdzia, jest tyle tradycji i mamy tutaj 1050-lecie chrztu Polski. Wszystko na razie pięknie się składa, no a diabeł będzie mącił, krzyczał, tupał nogami. Musimy po prostu to przeczekać, a to kłamstwo samo wychodzi i po prostu gdzieś wyekspiruje tam w górę, nie wiadomo gdzie. Pani profesor, bardzo dziękuję za ten komentarz, za podzielenie się swoją refleksją, spostrzeżeniami, ale też z tą wizją Polski, którą się chyba kocha i to tak. Ze słów pani profesor też wynika. Dziękuję serdecznie, życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Gościliśmy na antenie Radia Maryja panią poseł, panią profesor Krystynę Pawłowicz.